Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony El Diablo, a dzisiaj zagramy sobie w gierkę o nazwie Continues. No dobra, to może sobie rozpocznijmy. Tutaj jest jakaś informacja, żebyśmy grali sobie oczywiście w słuchawkach oraz żeby dostosować odpowiednio głośność, no oczywiście, żeby nawet jak duch pierdnie, to my się również mamy wystraszyć tego. Tak więc głośność musi się zgadzać, podobnie jak hajs. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Baw się dobrze, dobra, dzięki. Miejmy nadzieję, że się nie zawiodę. Tak więc rozpoczynamy. Continuous. Turnvex Games. Tu są jakieś podziękowania, ale oczywiście nie dla nas. A, zresztą za co? Stworzył Stanisław Truchowski, czyli twórca Home From Work 1 oraz 2. On tworzył dość dobre te gierki. Wszystkie miały miejsce w jakichś domkach. O, i tutaj również, czyli pewnie będzie podobna gra. Zobaczymy. Albo mi klawisz nie działa, albo te drzwi są zamknięte, a to drugie bardziej wydaje mi się prawdopodobne. No po co mielibyśmy stąd uciekać, jak to jest wejście pewnie? Dobra, co my tutaj mamy? Tu jest jakieś świetne okno, które jest zamurowane. No to niezłą gościu ma fazę. Dobra, co my tu mamy? Tutaj sobie nie wejdziemy. Tu jest jakiś świetny obraz. Okej, pierwszy pokój. Co my tu mamy? Pełno jakichś półek, pełno kartonów. Może jakiś klucz, może jakaś latarka, czy cokolwiek. Chyba nie. Mogę tutaj światło gasić, czy zapalać? To bieda. W Home From Work można było. Grabisz sobie, Truchowski. Dobra. A co tutaj jest? Tu jest kibel. Tu jest kibel, których pewnie będzie z 10 w tym domu. Ale gościu wysoko skacze. Nie może nawet do wanny wskoczyć. Ten kibel taki ciemny, jakby się kurna spalił. O, w lustrze to my się nie odbijamy. To wygląda w ogóle jak jakaś kartka, nie lustro. Chyba, że jesteśmy jakimś duchem. O, duch, którego będą napieprzać duchy. No dobra, idziemy dalej w takim razie. I co my tu mamy? Dobra, światło zgasło sympatycznie. Sporo obrazów. I przeszukujemy dalej. W takim razie. What the fuck, man? Ten sam pokój. No kurde, wszystko takie same. Bekarz typa. Chwileczkę, przecież wszystko wygląda tak samo. O, nawet kibel tak. Taki sam ustrój. No dobra, no. Gościu chciał mieć takie same... Takie same miejsca, to jego sprawa. No matko, znowu to samo, serio? Tu słychać jakieś szlochy. O kurwa, kamera! Nie, nie! Coś tu jest nie tak! O kurna, co to jest? Aha! Może to będzie taka opcja jak w Stairs, że światła zgasną i nagle będziemy musieli sobie... drogę rozjaśniać takimi fleszami. Dobra, tu jest jakaś pozytywka, ale trochę dziecka brakuje. Kurna, jakaś wielka lewatywa. Dobra, to jest na pewno jakiś pokój dziecięcy. Na pewno nawiedzony. A tu oczywiście ten sam pokój, co poprzednio i jeszcze raz poprzednio. Tu pewnie takie same zamurowane okno. Tak. I pewnie ten sam czarny kibel. Tak jest. Tylko, że trochę bardziej nawiedzony. Kurna, światło zgasło. Zaczyna się jazda. Dobra. Jeszcze. Flesz. Nie wiem, co to jest. To jest jakaś szmata. Dobra, może stąd sobie pójdźmy, bo tutaj chyba... coś nas nie chce. Ty kurna, drzwi się zatrzasnęły. No tutaj zajebiście, jesteśmy w nawiedzonym pokoju. Nawiedzony kibel, super. Możesz te drzwi otworzyć? Aha, dobra. No. Może już? Nie, nie potrafisz tych drzwi otworzyć. Skurczybyk. Moment. Może coś tu trzeba wykombinować.
Co by tu zrobić? A, drzwi się wyważyły same. Dobra. O kurna, muszę chyba podskoczyć. O, dobra, super. O kurna mać! Co to za alien się mi tu pojawił? Motherfucker! Matko, cały czas będę musiał tymi fleszami sypać. O kuźwa! Oj chuj. A, tu już jest światło. Dobrze. Już myślałem, że będę musiał cały czas tym fleszem migać. Tu już chyba byliśmy. Tutaj tak samo. Kurde, no ja nie wiem, czy ja błądzę, czy może tak to ma wyglądać właśnie, że wszystkie pokoje są takie same. Ale wygląda na to, że tak. Dobra. Tak więc idziemy dalej. A, tutaj już nie ma wejścia. Dobra. Tak więc trzeba się wrócić. Ups. O kurna piekło! Ja pierniczę, co tu się dzieje w tym domu? Czemu tu jest tak czerwono? Ja pierdziele, gdzie my mieszkamy? Dobra, chyba trzeba stąd uciec w takim razie. Albo i nie. Dobra. Co ja tu mam jeszcze zrobić? Nie chcecie mnie wypuścić, rozumiem. Może tutaj? Flash! Nie, również nie ma. Nie ma szans, no to pójdźmy może do kibla. W kiblu się coś zawsze dzieje. O kurwa, co to ma być? Jezu, jaki potworny ryk! O kurna! Nawiedzone dziecko. Czas na egzorcyzmy. Jezus! Co mi to tak bzyczy? Slender! Jezus! Zamknij ten łeb! No i co teraz? Gdzie jesteś, dzieciak? Matko, jaki chory klimat! Nie mogę jeszcze stąd wyjść. Dobra. Dajcie. O, możemy iść dalej. Dobra. Co tu się dzieje? Kurde. Czy naprawdę można zgubić? Co tutaj? No dawaj, flash! Patrzcie, tak w ogóle nie zauważyłem, że tutaj chyba jest skrzynka z bezpiecznikami. Kurna! Będę mignął tak tymi flashami. Specyficzny sposób straszenia. Kurna, trzęsienie ziemi. Dobra, dobra, idę. Już. Spokojnie. Po co te nerwy? O matko, co tu się dzieje? Jezu. Ja nie pamiętam, skąd przyszedłem. Chyba stamtąd. Co tu się kurna dzieje? Przestań drzeć tę mordę. Nic ci to nie da. Tutaj już chyba nie ma czego szukać. Hmm.
Dobra, opuszczamy to pomieszczenie. Idziemy dalej. No i kurna, zabłądziłem. Nie wiem, gdzie mam teraz iść. O, w dupę. Bo już nie ma sensu przeszukiwać tych pomieszczeń. Wszystkie są takie same. Może po prostu się wracajmy. Zobaczymy, co się stanie. Kurde, zamknięte drzwi. Czyli jeszcze trzeba coś obczaić. Już mi się przypomina ta gierka typu Evil. Czy cały czas jakieś ryki były, cały czas jakieś takie psychopatyczne dźwięki. Właśnie tylko po to, żeby nas wnerwiać. Nie wiem, jaki to ma sens. Czekajcie, tutaj jest jasno. Uff, opuściliśmy strefę ryja. A. Ta myszka tak zapieprza. No się masz. Ej, 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 ej! Nie rzucaj się tak na mnie. Gania nas ten kurna kutas na trzech nogach. Strasznie nawiedzony dom. Tylko współczuć. O kurna, telefon. ICU? No może nie ICU, ale coś w tym stylu. Dobra, rozumiem. Jeszcze coś? Trzy nogi kutasie? Dobra. Tak więc... trzeba się chyba cofnąć, albo coś jeszcze musi mi się tutaj pokazać. Wtedy będę mógł przejść do następnego pomieszczenia. Nie, wrócić się nie mogę. Matko, o co tutaj chodzi? Tak samo jak ja gracie na słuchawkach, to współczuję, naprawdę, tutaj ogłuchnąć można. Ja mam ustawione na maksa i cały czas mi to wyje. Kruchowski na pewno nie jest normalny. To trzeba mu przyznać. Dobra, może by się coś zaczęło dziać w końcu. Sobie już iść dalej. Dobra, zobaczymy, co tutaj będzie. Pewnie nowa dawka strachu. Jak to przystało? O matko. Co tu się dzieje? Mówiłem, że będzie trzęsienie ziemi. O cholera. Najpierw Nepal, teraz my? A nie, to tylko trzęsienie ziemi w pokoju. Nie ma. Jeszcze kibel oczywiście. Cicho. No co się drzesz? Ty no bez jaj. End? O kurna, przeszedłem to. Nie wierzę. Trochę dziwne to. No dobra, jakieś szczególne zakończenie, czy tak się ma po prostu to zakończyć? Rozumiem. No dobra, w takim razie kończymy. To było continuous. Przyznajcie, że dość dziwne. Po prostu łażenie po tych samych pomieszczeniach. Od czasu do czasu pojawił się ten potwór. A tak poza tym to nic. Coś w stylu jak Evil. Chcą nas tutaj doprowadzić do szału. Pod wpływem częstego pokazywania się tego ryja albo te dźwięki.
No i dobra, kończymy w takim razie. Dziękuję bardzo, komentował El Diablo, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, widzimy się w następnych filmikach, tak więc cześć i do zobaczenia.